Witam Was, drodzy widzowie. Nie wiem jak u Was, ale u mnie zrobiło się zimno. Dziś opowiem Wam o małym sennym miasteczku Eisenach w Turyngii. Miasteczko to stoi w cieniu potężnego, niemalże tysiącletniego zamczyska Wartburg. Zamek ten gościł w swych murach takie sławy jak Luther czy Goethe. Był też, szczególnie w XIX wieku, jednym z symboli dumy narodowej i nacjonalizmu niemieckiego. Jednakże świat poznał tę nazwę z mniej szlachetnego powodu. Dziś opowiem Wam o pewnym sympatycznym, kwadratowym samochodzie z NRD. Serdecznie zapraszam. W 1898 roku w Eisenach otworzono fabrykę samochodów Wartburg Motorwerke. Auta produkowano na licencji francuskiej i nazwano je na cześć pobliskiego potężnego zamczyska. Zamek ten był jednym z powodów dumy narodowej Niemiec, więc nazwa marketingowo była bardzo chwytliwa. Niestety niedługo później zmieniono nazwę przedsiębiorstwa na Dixie. Firma ze zmiennym szczęściem produkowała pojazdy na rynek cywilny, a czasem też wojskowy, aż docieramy do lat 20. XX wieku. Po I wojnie światowej Niemcy toną w finansowym kryzysie. I firma, żeby nie zginąć z rynku, połączyła siły z angielską firmą Austin. Dostali od nich pełną dokumentację i licencję do produkcji samochodu Austin 7. Zaczęli go klepać z minimalnymi zmianami, ale niestety, a może na szczęście, w 1928 roku zakłady w Wartburgu wykupiła Bayerische Motorwerke, czyli w skrócie BMW. Dla tej firmy był to debiut na nowym rynku, już zajmowali się silnikami lotniczymi i motocyklowymi, a teraz wykupiwszy firmę motoryzacyjną, zaczęli sprzedawać auta. Wzięli projekt Austina 7 i wprowadzili do niego cały szereg zmian, mający na celu unowocześnić to auto, które produkowano od początku lat 20. i zdążyło już się troszeczkę zestarzeć. Po modernizacji zaś w Eisenach narodziło się BMW 3 łamane na 15. To był pierwszy seryjnie produkowany samochód od BMW i od niego zaczęła się niesamowita przygoda i rozwój potęgi tego koncernu. Dobrą samochodową passę firmy BMW przerwał wybuch II wojny światowej. Firma nie była zachwycona nakazem przestawienia się na produkcję wojenną, gdyż z tego samego powodu zbankrutowała po zakończeniu I wojny światowej. Jednakże w dyskusji z rządem narodowo-socjalistycznym nie było miejsca na własne zdanie, dlatego od 1941 roku fabryka produkowała już tylko i wyłącznie na potrzeby wojska. Zgodnie z przewidywaniami kierownictwa, wojna koncernowi BMW nic dobrego nie przyniosła, gdyż Eisenach znalazło się w sowieckiej strefie okupacyjnej. Marszałek Żukow, który zarządzał strefą, był fanem, czy też raczej wpadło mu w oko, BMW 321. Kiedy konsolidowano majątek zdobyty po III Rzeszy, powołano spółkę Autovelo. Spółka ta zebrała wszystkie pozostałości po fabrykach motoryzacyjnych w wschodniej strefie okupacyjnej i już niedługo potem model 321 znów był produkowany. Starzy właściciele przedwojenni, którzy znaleźli się w Republice Federalnej Niemiec, zasypywali Sowietów różnymi pozwami, skargami i naruszeniami. Sowieci wszak zabrali im fabrykę, pracowników, projekty, patenty, a nawet logo marki. Nikt się tym nie przejmował, jak produkowano 321 i inne samochody, dalej klepano przedwojenne znaczki albo po prostu ich nie mocowano na maskach samochodów. Sowieci o tyle poszli na rękę przedwojennym właścicielom, że zmienili markę. Zamiast BMW nazwali ją EMW, czyli Eisenach Motorwerke, i zmienili logo. Nieodpowiednie niemieckie, niebieskiego koloru śmigiełko w znaczku BMW zastąpili poprawnym ideologicznie czerwonym, a zakłady dalej produkowały te same przedwojenne samochody seryjne oraz prototypy, których Niemcy z powodu wojny nie zdążyli wdrożyć do produkcji. Dopiero w 1952 roku zarząd nad zakładami przekazano w ręce nowo utworzonego rządu Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Zmieniono nazwę zakładów na IFA, czyli Ludowe Zakłady Motoryzacyjne, i zaczęto produkować pierwszy flagowy produkt IFY, IFA F9. Samochód ten był bratem bliźniakiem produkowanego w tym samym czasie w RFN DKW F89. Oba auta, jakbyście postawili obok siebie, to
się praktycznie niczym nie różnią. A wynikało to z tego, że oba projekty były oparte na bazie samochodu DKW, który został skonstruowany jeszcze przed II wojną światową. Jeśli chodzi o mechanikę, podwozie, silnik i tak dalej, oparto się na DKW F8. Za to jeśli chodzi o nowe nadwozie, zastosowano rozwiązania z DKW F9, którego nie zdążono wprowadzić do szerszej produkcji z powodu wybuchu II wojny światowej. Jednakże Niemcy po jednej, po drugiej stronie żelaznej kurtyny dysponowali tą samą dokumentacją, podobnymi prototypami, więc jedni i drudzy produkowali to samo, udając, że się nie znają i wzajemnie oskarżając o plagiat. Choć samochodzik był ciekawy, to nie była to konstrukcja najwyższych lotów. Poza tym postanowiono, że nie można w ten sposób dzielić projektu z tymi złymi Niemcami z zachodu. Trzeba stworzyć własny samochód, w 100% socjalistyczny cud techniki. I jak pomyślano, tak też zrobiono. Za podstawę do nowego samochodu posłużyła płyta podłogowa, rama, zawieszenie oraz inne elementy z IFY F9, które już wtedy były przestarzałe. Do napędu zaś wykorzystano silnik dwusuwowy o pojemności 900 cm sześciennych, posiadający zawrotną moc 37 koni mechanicznych. Komuniści postanowili wykorzystać przedwojenne pomysły niemieckich inżynierów, żeby konstruować tańsze i prostsze silniki dwusuwowe, żeby ekonomicznie lepiej wyjść na swoim. I choć samochód pod względem technicznym był słaby i niezbyt udany i bardzo przestarzały, to jedna rzecz wyszła im świetnie – nadwozie. Nowe auto miało pięknie wyprofilowaną linię, chromowane listwy, grilla i ramki lamp. Samochód widocznie pięknie czerpał z ówczesnej mody panującej w Stanach Zjednoczonych w latach 50. Miał naprawdę bardzo udaną stylistykę, a wielkie szyby gwarantowały taką widoczność z wnętrza pojazdu, o jakiej właściciele przedwojennych samochodów mogli tylko pomarzyć. Tak oto w 1955 roku narodził się Wartburg 311. Rok później, w 1956 roku, po wyczerpujących testach, samochód ruszył na podbój rynku. Choć miał różne swoje wady, to miał też różne ciekawe rozwiązania. Było wiele wersji nadwoziowych, ciągle modernizowano wyposażenie oraz mechanikę i niedługo potem powstał Wartburg 312, który miał już lepszy troszkę silnik o pojemności pełnego 1 litra i o te kilka koni mechanicznych mocy więcej, ale mimo wszystkich tych zabiegów ten samochód wciąż był przestarzały. Bardzo szybko zmieniła się moda z lat 50. na obłe chromowane auta i trzeba było szukać następnych rozwiązań stylistycznych. A to było bardzo ważne, gdyż Niemcy chcieli produkować Wartburga nie tylko na swój rynek, czy do innych krajów komunistycznych. Oni chcieli go sprzedawać na Zachód, żeby za dolary pozyskiwać dewizy, mieć obcą walutę, dzięki której mogli kupować konkretny towar za granicą, gdzie nikogo nie interesowało płacenie w NRD-owskich markach. I z tego właśnie powodu, ledwo w 10 lat po rozpoczęciu produkcji Wartburga 311, rozpoczęto produkcję nowego modelu. Modernste Karosserieform. Der neue Wartburg 1000 aus der Wartburgstadt Eisenach. W 1966 narodził się Wartburg 353. W odróżnieniu od 312, z której odziedziczył silnik, nazywano go Der neue 1000, czyli nowy 1000. Zostawiono niestety to samo przestarzałe podwozie z ramą i częściowo zmodyfikowanym zawieszeniem. Silnik R3 o mocy maksymalnej 45 koni mechanicznych rozpędzał Wartka do zawrotnej prędkości 130 km na godzinę. Przy tej prędkości jego bębnowe hamulce nie hamowały, lecz tylko spowalniały nieuniknione. Wóz palił od 8 do 10 litrów mieszanki benzyny zmieszanej z miksolem na każde 100 km. Jako iż to dwusuw, trzeba było dolewać do paliwa oleju, by nie zatrzeć silnika. Całkowitej zmianie uległa buda razem z wnętrzem.
Klaus Dietl, zgodnie z ówczesną modą na ostre kanty, zaprojektował coś, co wygląda jak krzyżówka dużego Fiata z Prodigem. Choć dziś samochód nie powala jakością wykonania, to na tle innych aut produkowanych za żelazną kurtyną pozytywnie zaskakiwał jakością wykonania oraz użytych materiałów. Produkowano kilka wersji nadwoziowych, sedana, kombi czy też pick-upa, a od lat 70. zaczęto intensywnie modernizować samochód. Dorzucono kolejne 5 kucy do silnika, by było równe 50, zastąpiono chromy tańszymi plastikami, zainstalowano pasy bezpieczeństwa, zmieniono hamulce na nowocześniejsze, z przodu tarczowe, a z tyłu ulepszone bębny, przeniesiono chłodnicę na przód silnika, zainstalowano ekonomizer, a wajcha od zmiany biegów powędrowała z okolic kierownicy na podłogę jak w większości aut. Od 1984 roku zaś wprowadzono ostatni lifting nadwozia. Autko, które właśnie oglądacie w tym filmie, pochodzi z tego ostatniego wypustu 353 z drugiej połowy lat 80. To jednak wciąż okazało się być zbyt mało. Próbowano sprzedawać wartki za granicę celem pozyskania bezcennej obcej waluty, która mogłaby uratować fabrykę. Jednakże wartek w porównaniu z autami zachodnimi wypadał gorzej niż licho. W Anglii sprzedawano go pod nazwą Rycerz, lecz w 1984 roku Anglicy zakazali importowania Wartburgów, ponieważ nie spełniał norm ekologicznych, a także niektórych norm bezpieczeństwa. W drugiej połowie lat 80. cały blok socjalistyczny trzeszczał w szwach. NRD, choć nie była tego jeszcze świadoma, zmierzała ku rozpadowi. I w tamtych trudnych warunkach ekonomicznych stwierdzono, że nie można dalej produkować 353 z przedwojennym de facto dwusuwowym silnikiem, że ta technologia musi w końcu odejść do lamusa, jeśli firma ma przeżyć. Dlatego poszli na daleko idące ustępstwa ideologiczne. Podpisano umowę z zachodnioniemieckim Volkswagenem. Kupiono licencję na ich czterosuwowe silniki benzynowe 1,3 litra, które w tamtym czasie montowano w bardzo udanych Volkswagenach, Golfach, dwójkach. Mając produkowany na licencji silnik, Niemcy ze wschodnich Niemiec skonstruowali do niego własną skrzynię biegów, którą produkowano w zakładach Zwickau, tam gdzie robiono Trabanta. Do tego, żeby poprawić trochę komfort wnętrza, zamówiono kubełkowe fotele od Opla, a całość odświeżono i podliftowano rękoma zachodnioniemieckiej firmy tuningowej Irmscher. Musicie przyznać, to jest naprawdę niezły ulep czy też samochodowy potwór Frankensteina. Ale wbrew pozorom ten plan miał sens. Niedługo potem NRD upadła i rozpoczął się proces zjednoczenia. I była malutka, ale jednak szansa na to, że fabryka Wartburgów przetrwa. Mieli klienta w Grecji, mogli wypuścić dużą serię pojemności 1,3 litra, zresztą tak nazwano model, Wartburg 1,3. Mogli puścić do Grecji dużą partię tego złomu, zebrać kasę i od razu wrócić do projektów, które leżały w szufladach od lat 70. NRD-owska SED, to jest ichniejsza wersja naszej PZPR, nie pozwalała na produkcję i testowanie wielu różnych prototypów. I inżynierowie z zakładu Wartburga byli święcie przekonani, że te prototypy i te projekty, które mają w biurkach pochowane, fabryka Weizenach będzie miała do zaoferowania konkurencyjne, nowoczesne samochody, których wcześniej ze względu na przyjaźń NRD-owsko-radziecką nie mogli produkować. Banki, które musiały udzielić dość dużego kredytu, żeby firma mogła wyprodukować odpowiednią partię Wartburgów 1,3 na rynek grecki, nie były zainteresowane finansowaniem tak ich zdaniem ryzykownego przedsięwzięcia. Uznano, że firma tak czy siak zdechnie, bo nie będzie miała żadnych szans w zalewie zachodnio-niemieckich używanych Opli, Golfów i Mercedesów, a co dopiero, kiedy zaczną produkować nowe samochody. I tak, niestety, dnia 10 kwietnia 1991 roku ostatni Wartburg zjechał z taśmy produkcyjnej, a fabryka została zamknięta. Już od dawna bardzo chciałem opowiedzieć o tym samochodzie, ponieważ mam bardzo miłe wspomnienia związane z tą puszką. Mój świętej pamięci dziadek kupił takiego, jak dobrze pamiętam, w latach 70. Przemalował go na czerwono. To malowanie było wykonane totalnie tragicznie, wyglądało kurde, jakby pędzlem go mazali. I jeździł tym Wartburgiem aż do końca lat 90. I był w naszym mieście tylko jeden serwis na ulicy Wiślanej.
I tam był facet, który remontował tylko i wyłącznie Wartburgi i Trabanty. W ogóle gimbusy nie znają zapachu dwusuwa, nie znają dźwięku tego silnika, a co dopiero spróbujcie sobie, młodsi widzowie, wyobrazić, że był mechanik, który serwisował tylko dwa modele samochodów. No bo wszystkich modeli było ze 30, więc absolutnie mógł wyżyć, robiąc tylko Wartburgi i Trabanty. I dziadek, jak do niego jechał, naszym wściekle czerwonym Wartburgiem, w pierwszej wersji przedliftowej z chromowaną atrapą przednią i lampami, też w chromowych ramkach, to tam stało ich na podwórku kilkanaście zawsze, Wartburgów i Trabantów. I zawsze z facetem był ciężki bój o to, żeby się dogadać, żeby załatwił części i wymienił i zrobił. Auto jest może i nie za wygodne, może i nie jest najlepsze. Znaczy, szczerze mówiąc, w krajach zachodnich w tym samym czasie robiono auta, przy których ten samochód wygląda jak parch. Ale, ciekawostka, dzięki bardzo prostej budzie łatwo się przeprowadza w nim naprawy blacharsko-lakiernicze. Tu naprawdę nie ma co schrzanić, wszystko się pod kątem prostym łączy. To jest raz. Dwa, samochód jest na ramie, a dzięki temu, że jest na ramie, to jest podatny na przeróbki. I trzy, to była kiedyś bardzo sławna sprawa, okazuje się, że ta skrzynia biegów od dwusuwa idealnie daje się dopasować do silników elektrycznych. I był facet, który robił chyba pierwszy tego typu po 90 roku przynajmniej samochód elektryczny, gdzie wziął silnik z bułgarskiej sztaplarki, czyli widlaczka, i wsadził go do takiego Wartburga, wypchał bagażnik akumulatorami i to był samochód elektryczny na miarę naszych możliwości. I jeszcze jedna ciekawostka. Rama jest nie pod całym samochodem. Choć jest to bardzo ładny sedanik, to bagażnik, cała dupa, wystaje poza obrys ramy, która z tyłu ma kształt podkowy. I kiedyś dawno temu kolega dziadka, który też miał Wartburga, jechał na targ i na targu kupili świnię. I tą świnię wsadzili do bagażnika. A że świnia ważyła te kilka stówek i ona się w tym bagażniku miotała, a do tego Wartburg na wybojach na wiejskiej drodze podskakiwał, to bagażnik się po prostu oberwał, rozleciał, a świnia, choć pokancerowana, zwiała. Dlatego jest to dość specyficzna konstrukcja. No i bardzo mnie cieszy, że mogłem jeszcze trochę sobie nią pojeździć, trochę się pobawić. Przy realizacji pomógł właściciel samochodu, który chce pozostać anonimowy, ale go tutaj serdecznie pozdrawiamy. Spoko robota i spoko rozkmina. No i pomógł Damian ze Smells of Music. A jako, że właścicielowi auta się bardzo spodobały te zapaszki, bo widział w filmie o Lincolnie, zostawiamy ślad. Oczywiście tak samo jak poprzednim razem. Jeszcze raz dziękuję ludziom, którzy pomogli zrobić odcinek, a jak chcecie sobie kupić taki fajny zapach od Damiana, to pogonię go, żeby dał link do aukcji na Allegro w opisie, żebyście mogli sobie zamówić. A jak nie będzie aukcji, to piszcie do użytkownika, on wam wystawi. No a tymczasem żegnam się z tą piękną maszyną i na do widzenia jeszcze podzielę się z wami dźwiękiem, który najbardziej kojarzy mi się z tym samochodem. Ten dźwięk walących przy zamykaniu drzwi, które są puste w środku i słychać, jak brzęczy blacha. No i oczywiście zapach dwusuwa, który jest niepowtarzalny. Dziękuję, żegnam się i cześć.